Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj Królestwo Niebieskie, Królestwo Boże jest na wyciągnięcie Twojej decyzji. Tak naprawdę to Ty decydujesz, dokąd zmierzasz. Ty decydujesz, czy idziesz do piekła, czy idziesz do nieba. Wielokrotnie rozmawiam z ludźmi i pytam się ich, dokąd idziesz, jak myślisz, dokąd pójdziesz po śmierci. I oni mi mówią, że nie wiedzą. A może tak, a może śmak, a może będzie czyściec. Chcę Ci powiedzieć, że czysta nie ma. Nie ma planu B. Jest tylko jeden plan. Jeden plan zbawienia, który podjął, którego realizacji podjął się Jezus Chrystus. On przyszedł tutaj na misję, misję ratunkową dla człowieka. Jeśli myślisz, że Bóg nie kocha Cię, jeśli myślisz, że On tak naprawdę jest takim dziadem, który prowadzi rejestr swoich win, tak jak go prezentuje religia, to się mylisz. On jest miłością. On wcielił się tutaj, na ziemi. Przyszedł tutaj w ciele. Czuł to, co Ty. Czuł ból. I mimo wszystko poszedł na krzyż z premedytacją, będąc zupełnie bez grzechu. Nie oskarżył Cię ani jednym słowem. Idąc tam na krzyż, nie otworzył Twoich ust. Nie powiedział, że to Twoja wina. Nie wskazał na człowieka. Wręcz przeciwnie, gdy wisiał tam umęczony na krzyżu, powiedział: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bo nie wiedzą, co czynią. Czy myślisz, że Bóg podjąłby się takiej misji? Misji samobójczej. Gdyby było inne wyjście, nie ma innego wyjścia, jak tylko wziąć to, co On już zrobił i przyjąć do swojego życia. Boże Słowo mówi, że zbawienie jest skuteczne przez wiarę. To jest bardzo precyzyjny, prawniczy termin, że coś jest skuteczne przez coś. Kiedy przyjmowałam spadek po mojej babci, kiedy dostałam spadek, to musiałam pójść przed sędziego i podpisać się, że go przyjmuję. To, że zostałam obdarowana spadkiem, nie miało w ogóle żadnego skutku w moim życiu, dopóki nie zrobiłam czegoś, czyli nie podpisałam się pod dokumentem. I tak samo jest ze zbawieniem. Ono jest, tak samo jak ten spadek był już dla mnie zapisany. Ono jest, ale nie będziesz go mógł doświadczyć, jeśli go nie przyjmiesz. Zbawienie trzeba przyjąć. Zbawienie trzeba przyjąć. A żeby je przyjąć, to trzeba sobie uświadomić, że potrzebujesz go. Jezus mówił, że tylko ci, którzy są chorzy, potrzebują lekarza. Jeśli uznasz się dziś za chorego, jeśli uznasz się dziś za grzesznika, to zrozumiesz, że potrzebujesz Zbawiciela. Jeśli dzisiaj odważysz się spojrzeć w swoje wnętrze i zobaczysz tam pustkę, i zobaczysz tam nienawidzenie, i zobaczysz tam brak miłości, i zobaczysz tam poniżenie, i zobaczysz tam różne rzeczy, które Ciebie ściągają w dół, to znaczy, że potrzebujesz Boga w Twoim życiu, że potrzebujesz wymienić swoją centralną jednostkę, wymienić swojego ducha, który jest teraz zgniły i egocentryczny, na Ducha Bożego. Kiedy 21 lat temu zawołałam do Jezusa, to się właśnie stało w moim życiu. Przyjęłam Jego zbawienie przez prostą wiarę i przez prosty akt decyzji. Poddałam Mu swoje życie, bo zrozumiałam, że On zwyciężył diabła, że On zwyciężył śmierć, że On naprawdę mnie zbawił, że On naprawdę za mnie oddał swoje życie. A więc poddałam Mu swoje życie, mądrze wybrałam swojego Pana, bo wcześniej moim Panem był diabeł. I w tamtym momencie, wskutek mojej decyzji, wskutek mojej wiary, w moim wnętrzu zamieszkał Duch Święty i zupełnie przemienił moje wnętrze, zupełnie przemienił moje serce. Nie jestem już tą samą osobą. O to chodzi. O to chodzi w Bogu. On nie chce, żebyś był skończony.
On chce, żebyś był nieskończony. Ja od tamtej pory, kiedy narodziłam się na nowo, idę do nieba. Jestem pewna zbawienia. Wiecie, w kościele, w różnych religiach jest sieją niepewność. Nie wiadomo, dokąd idziesz. Znasz niebywego Boga. Modlisz się do Niego, błagasz Go o coś, ale nie wiesz, dokąd idziesz. A ja poznałam Go w realny sposób. Narodziłam się na nowo z Bożego Ducha i jestem pewna, że zmierzam do nieba. I jestem pewna, że jestem Jego dzieckiem. Jestem pewna i mam na to dowody. Moje życie jest dowodem na to, że Bóg jest żywy. W Bożym Słowie jest napisane, że takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą. Będą kłaść ręce na chorych, a oni wyzdrowieją. Będą wskrzeszać zmartwych, będą wyganiać demony, będą modlić się innymi językami. Będzie im towarzyszyła moc. I mi towarzyszy moc. Jeśli jesteś dzisiaj chory, jeśli masz jakikolwiek problem z uzależnieniem, jeśli cokolwiek ci dolega, jeśli masz depresję, jeśli masz wrzody żołądka, jeśli zdiagnozowano ci raka krtani, jeśli jesteś chory, możesz do mnie podejść, położę na ciebie swoje ręce, pomodlę się, przeklnę chorobę i na mocy tego, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu, ta choroba będzie musiała odejść. Bóg jest Bogiem mocy. Bóg jest Bogiem mocy. On uzdrawia, On wskrzesza, On uwalnia. On to wszystko zrobił i zagwarantował na krzyżu Golgoty. I ci, którzy w Niego uwierzą, którzy się narodzą na nowo, mogą robić te same rzeczy, co Jezus. Ale celem misji Jezusa było to, żeby cię wyrwać ze śmierci. Żeby cię wyrwać ze śmierci. Żebyś nie musiał żyć w niepewności, dokąd zmierzać. Ja modlę się teraz o to, żeby każde słowo pracowało w umysłach i w emocjach ludzi. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ewangelia jest mocą, że ona jest mocą i zbawieniem dla tych, którzy wierzą. Jeśli uwierzysz, ona stanie się dla Ciebie mocą. Ona zmieni Twoje życie. Amen.